Dzień dobry moi drodzy, cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek Don't Starve. Jaskinie, a to jesteśmy, nie w żadnym kinie, tylko jaskinie. Jesteśmy moi drodzy i troszeczkę tutaj pobędziemy, a przynajmniej przez większą część zimy chciałbym tutaj pobyć. Zobaczmy, co tutaj ciekawego będę w stanie znaleźć. A to ci przepaść. A to ci przepaście. A to tyle. Zajmę tą czapkę, póki jej nie potrzebuję, no nie? Dużo patyków tutaj na start. Strasznie ciekaw jestem, jak zostały zbudowane jaskinie dla mnie na tym świecie. Podbieram te patyki, bo nie mam ich zbyt dużo. Bardzo spoko, że bardzo ładnie gra mi oferuje takie patyczaki. Okejka. Senity leci w dół. Jak bawuł. Tu jest jeszcze jeden sapling. Okej. I wszędzie cholerne przepaści. Pusto strasznie w porównaniu do poprzednich jaskini, które widziałem. O, już jest dużo, dużo lepiej. Jeżeli mam zamiar pomieszkać tutaj przez paręnaście dni, na pewno musimy tą trawę wykopać i wziąć ze sobą. Po prostu to jest mus. Nie ma opcji, że nie. Trawę biorę ze sobą. Patyki, spoko. O Boże, uwielbiam tą muzykę. Zajebioza totalna. Drewno na razie mam, więc spoko. Tu jest jeszcze patyk. Nie wy, nie wy tego wujko, tylko tak. Tu du dum, du du dum, du ru 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 rum. Okej, te kolejne takie miejsce, raz, dwa. Kolejną trawę wycinamy. Okidoki. Tam jest jeszcze trawa, widzę. Przytulnie tutaj w tych jaskiniach, trzeba przyznać. Raz, dwa. Myślę, że rozłożenie bazy gdzieś tutaj nie byłoby wcale głupim pomysłem. No ale zobaczymy. Ale zobaczymy, jeszcze dobra, mam już 40 patyków. A ja pomyślę, tak, faktycznie myślę, że to byłaby dobra lokacja. Blisko do drzewa, ale w sumie blisko tylko do drzewa. Do niczego więcej. Ale bym chciał także być blisko jedzenia. Turururururum, du du dum dum dum. Mam nadzieję, że tutaj w jaskini też są świetliki. Ale nie mam silku i tak. No dobra, czyli zostaje mi... Mam oprócz tej, która zaraz się skończy, dwie czapki górnicze tak naprawdę, bo mogę zrobić tylko jedną ze świetlikami. Tutaj nic. To zdejmę tą. Wezmę zapalarę. A na ten kawałek chociaż. To też zdejmę. Będę tabulatorem podglądał, co tutaj jest. Czyżby bagna? O cholera. Tak, zdecydowanie bagna. Idę stąd. Zabierę tylko tego muchomorka. Bo jak się ugotuje, to jest całkiem sensowne. My precious fire is gone. I kolejną czapę robimy, ostatnią jak na razie. Jak na nasze możliwości. Czyli tu już wszystko przejrzałem. Mógłbym iść tu. Albo tu. Tu są marchewkowe domki królików. Ja chcę zobaczyć, co tam jest ciekawego. Bo bagna są tu. A tutaj niżej są marchewkowe domki królików. Wow, marchewka. Jest tylko jeden marchewkowy domek. Ach, stupid rabbits. Tu są pająki. Które się chyba biją z kimś, nie? Ała, nie strzelaj, gnoju wstrętny. Tu jest przepaść. A tu co? O, to są lightbulby. Ty chuju. Gnoju wstrętny. Spierdalaj. Dobra. It's full of spiders. A, rozwala się to.
książki Folem. I co? No. Gnoje wstrętne. Tu jest guano, bo tutaj są nietoperze. A co to jest? Tulecyt. Tulecyt jest bardzo istotny. O nie, zszedłem niżej. No tak. Nie chcę schodzić na drugi poziom. Cholera, nie sądzi. Myślałem, że to po prostu skała z tulecytu jest. Nie. Idę stąd. Nie chciałem tu iść wcale. Na drugim poziomie jest nadzieję zbyt groźnie. Chcę naprawdę się rozejrzeć w pierwszym. Fragmenty tulecytu. Tulecyt. No, ale nie mam miejsca zbytnio na nie. Tutaj się napierdalają. Idę stąd. Tutaj jest jakaś skała, którą mogę rozwalić. O, jest złoto. Bosko. Tak myślę, że gdzieś... W sumie nie wiem, gdzie będzie sensownie rozłożyć bazę. Na chwilę obecną. Co to jest? To jest duży królik chyba, tak? Mine. A co to jest? Takie małe skałki, rozumiem. Tego mam full. Turururururum. W tych małych skałkach też są kamienie, świetnie. Cześć króliku. Te króliki nie są agresywne, dopóki my ich nie zaatakujemy. Ale fakt, ile tu jest złota, to po prostu jaram się. No dobra, ale nie mogę tego, w sensie nie mam potrzeby takiej, żeby to zbierać. Tutaj gdzieś się pająki znowu napieprzają. To jest normalny kokon potrójny. Ciekawie. No na razie tam nie podchodzę, bo tam są tereny bagienne. Ciekawe jestem, czy tu jakaś ma... A tutaj nie ma chyba zwykłych macki, tutaj są duże macki. Ewentualnie. A co to jest? Tego nie rozwalę. Ale to mogę rozwalić. Tym razem złoto nie wyleciało. Turururururum. Zajrzymy tu. Co tutaj ciekawego mogę znaleźć? Obawiam się, że będzie bardzo słabo z pożywieniem tutaj. Kolejny dzień tam chyba się zaczyna. Całkiem spoko. Kamienie zbieramy. Coś zaraz trzeba zjeść. Kilka suszy. Okej. No z pożywieniem się to obawiam... Z pożywieniem obawiam się, że może być bardzo, bardzo kiepsko. Tutaj są skały. Więcej skał. Najwięcej skał. Wątpię, bym miał tutaj znaleźć coś jeszcze. No, to tyle. Dobra, to na powrót nie będę marnował lampy. Ach, potrzymam ją w ręce. Nie, potrzymam ją w ręce po prostu. Dlaczego ty ją wyrzucasz, jak włączam tabulator? Dobra, chcę wejść tutaj. Tutaj mogę przejść, ale tutaj potrzebuję lampy już. Bo to jest ten pierwszy raz, jak już gdzieś byłem. W sumie myślę, że ten teren nie powinien być jakiś bardzo groźny. Przynajmniej nie wygląda tak. Blue Mushroom. Warto wykopać. Tylko za co ja to wezmę? Myślę, że za tego nadmiarowego patyka. Są króliki. Fern? Co to jest? No to ciekawe. Plastik to jest. Bierzemy karotkę. Czerwonego muchomorka nie ruszam. Tutaj nic nie ma. Ciekawe jestem, gdzie te wszystkie króliki biegają, skoro to są ich chatki. Ciekawe jestem, czy mógłbym młotem te chatki rozwalić. Bardzo jestem ciekaw. Zjemy marcheweczki. O, trzęsienie, ostrożnie. Może się zaraz źle skończyć. Oooo! Przepraszam! Marchewka! Tu muszę biegać, to będę widział, gdzie mają zamiar spać różne rzeczy. Po cieniu, dobra. Po wszystkim. Kamienie. Okej, okay. Mógłbym tu zejść niżej, iść tu albo iść tam. Tu są light flowery, co? Jestem, czy ja z nich mogę zrobić. O, spadło też złoto. I to jest green mushroom, weźmiemy go. Te grzyby tutaj będzie jednak
podstawa naszego wyżywienia, tak się obawiam, jak już skończą mi się te jerky. O, tu coś jest więcej chyba, tak? Nie, nie. Tam jest jakaś inna jaskinia zupełnie. Podejrzewam, że musiałbym zejść na drugi poziom i do niej przejść, albo wręcz przeciwnie, górą bym musiał poszukać wejścia tam. No dobra. Przepraszam. Zaziewa. Rozdupczymy te pająki tutaj. O, cholera. Włócznie raz i to dwa. A, gnoju! Dobra, teraz my nic nie zrobimy. Okej. Okay. Monster Meat. W ostateczności się przyda. Dobra, zjem te dwie Monster Jerky. Tu jest guano. Dobra, rozdupczmy to. Okej. Okay. Troszkę pajęczyny, troszkę kamieni. Nie podejrzewam, że nic więcej. To jest jakiś silk. Jakiś guano. Spelung Deeper. Niżej zejdziemy dopiero jak wszystko tutaj przejrzę. Tu bym najpierw poszedł. Zobaczyć co tam jest. No do tego celu mogę użyć zapalniczki. Bo już wiem mniej więcej, że tam nic groźnego nie ma. Teraz trzeba tego jakoś przejść nie używając mapy. Jak wcisnę cholerny tabulator, to mi czapę wyrzuci. Zobaczmy, o. Tu już są te laski. Stąd przyszedłem chyba. Nie. Ale tu też jest lasek. I gdzie teraz? Dokładnie tu, gdzie idę. Dobra, założymy już czapę. O. Zbugowana zapalniczka, co? I tutaj co jest? Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Wygląda ciekawie, ale podejrzewam, że to już zaraz będzie jakiś dead end. Nie. Co to jest? Mush tree. Pachnie jak tyłek leprechauna. No okej, okay, no brzmi okej. Okay. A, mógłbym je ściąć. Bez używania. Ale i tak zrobię, tak. Okej. Okay. I co z niego wypadło? Pewnie grzyby, tak, ale czerwone. Jeszcze mnie to nie obchodzi. Green mastery, świetnie. Okej. Okay. Green Master jak najbardziej spoko. Tutaj to też są zielone grzyby. Raz, dwa. Oła, oła. A, skończyło mi się, okej. Okay. O, dużo muchomorów zielonych, świetnie. Jak je troszkę pogotujemy, to będą świetnym źródłem pożywienia. Naprawdę bardzo dużo ich tu jest. Tak bardzo, bardzo dużo. Raz, dwa. Raz, dwa. Świetnie, super. Zgarnę tą zapalarę cholerną. Ona się buguje, cholera. A z tego masz tri, co będę miał? Ciekawy jestem bardzo. Bo to jest takie zwykłe. Blue cup, świetnie. Blue cupy też są bardzo ważne. No i napierdalamy. Teraz mi się czapa skończy, to będzie takie bardzo niefajne. Bo nie mam świetlików do złapania. Okej. Okay. Super, zielony masz tri. Rosy, co masz rami? Dobra. Myślę, że starczy mi tego. O, o, trzęsienie. I tu jeszcze jakieś pająki. Czy mogę się do nich dostać jakoś? Groza! Ała, ała!
Ała! Okej, okay, żyję. Wyrzucę ten straw hat tutaj. Znaczy w sumie nie. Wyrzucę ten monster meat. Okej. Okay. Ja w sumie tak, mogę go nosić. O, wow, co tu jest? Zobaczcie. Zobaczcie, co znalazłem. O, kurwa. O, wow. Wszystko zgniło. Latarnia. O, ja pieprzę, zajebiście. I szkielet jakiegoś poszukiwacza. O, jak super. Jest science machine. Jest icebox. Połączmy tą zgniliznę i ją wypieprzmy później. Mam tu 4 sztuki złota. 5 silku. Pieńki. I śpiwór. Chociaż śpiwór raczej mi się tu nie przyda. Ale mam też dużo zgnilizny, którą będę chciał zabrać ze sobą, jak będę stąd wychodził, celem ponawożenia niektórych rzeczy. Te light bulby też. Z czego się lanterna robi? Jestem bardzo ciekaw. Pumpkin lantern. Lantern. 2 liny i 2 light bulb. Świetnie. To nie jest takie skomplikowane. Na pewno to wezmę ją ze sobą. A tu mogę część rzeczy schować. Tulecyt na przykład. Mogę też tutaj zrobić ogień, żeby pogotować te grzyby. O, złoto. Świetnie. Niech ja sobie przypomnę, co który robi. Niebieski. Plus sanity minus health. Czyli zielony pewnie na odwrót. Nie, jeszcze większy plus do sanity i troszkę minus health. A jak z głodem? 90? 90, nie zmieniają nic, cholera. Bardzo niedobrze. Na tych jerkich będę musiał lecieć. Albo ewentualnie na monster micie. Dobra, to tak, odłożę to do lodówy. Okej, okay, super. Mam dużo miejsca. Tą zapalniczkę Willow nie mogę jej odstawić. Mógłbym ją wyrzucić. A, bo to jest lodówka. Mogę ją odstawić. Mam czapę. Super będzie zamiast tej czapy wziąć latarnię. To mogę zostawić też tu. Okej. Okay. Myślę, że to tyle. Grastaw to tutaj wyrzucę po prostu. Chociaż nie, go tu wziąłem, żeby go zasadzić w pobliżu bazy. Więc jeżeli to ma być moja baza, świetnie. Ciekaw jestem tylko, czy tutaj wyrośnie. Użyjemy od razu tej zgnilizny, żeby go nawieść. A to jest ciekawe. Kurde, znajdź science machine lodówkę. Tą lodówkę, jak będę stąd zwijał, to rozwalę oczywiście, żeby ją przenieść do siebie do bazy, bo z tego mi wypadną gearsy oczywiście. No dobra. I wiem, że będę musiał light flowery pozbierać, żeby móc u siebie porobić latarnię. Wezmę tę latarnię ze sobą. Jest to strasznie, jak ona... Wow, zajebiście świeci. Lepiej niż czapa chyba nawet. Ale też dosyć szybko się zużywa. Dobra, to na razie z niej nie korzystamy. Ale pomysł zacny. Co my tu mamy ciekawego? Lasy. Kolejne lasy. O, i krzaczek. Krzaczek też będę chciał przesadzić. Okej. Okay. Trawa dokładnie to samo. Raz, dwa. Uła, 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 ile zasobów. Dużo, dużo. Gdzieś czuję, że tutaj dużo, dużej części. Chociaż nie, bo tutaj będzie troszkę jaskini, a duża część może być w tą stronę po prostu. Super. Ok, już jest dużo lepiej. Trochę charcoala chyba będę chciał zebrać i zrobić garnek. Ale to myślę, że zaraz. Weźmiemy trawę. O, trzęsienie kolejne. Cholera. Oby mnie nic nie trafiło. Podejdę tutaj pod światło, żeby widzieć, gdzie spadają różne rzeczy. To mocne takie trzęsienie. Ała, ała. Help. Help. Złoto. Ała. Ała. Muzyka bitewna po prostu na poziomie jaskini, to jest geniusz. Dobra, zjaramy sobie te tak. To sobie zjaramy. I to. I to.
Nie mam siekiery. O chuj, zajęła się reszta. Mam siekierę, jestem ślepy. No okej, trudno. Tak bywa czasem. Będziemy mieli dużo czarkoula. I pozbyliśmy się lasu, który był najbliżej naszej bazy. Nie fajnie. Okej, pościnajmy to w takim razie, skoro już zjaraliśmy cały las. Ciekawym tutaj pod wodą będą stawy. Wydaje mi się, że mogłyby być jakieś źródełka wody tutaj. Mam dwie szyszki, posadzę dwie szyszki. Trzy. Tyle co mogę, to tutaj posadzę. No trochę tych szyszek wypadło. Całe 5. Ok, charcoal, charcoal. Do 20. I wracamy. W sumie też tego drzewa aż tyle nie potrzebuję, nie? Tego jednego flinta wyrzucę. Absolutnie mi nie jest potrzebny. Szyszka kolejna. Super. Tu jeszcze coś jest, trzeba będzie się tam przejść. Chodźmy, chodźmy. Mamy jeszcze chwilę w tym odcinku. Coś tu jest? Przejście tu, jeżeli się nie mylę. A nie, tu mamy, tu jest trawa. Tak, to jest przejście w to miejsce. Tutaj nie ma nic, a tu może coś być jeszcze. Zaraz zajrzymy. Tutaj pospadały różne rzeczy z sufitu. Tu nic nie ma, dobrze. Zatem chodźmy tam. W górę. Dobra, zakładam czapę z powrotem. Łopata. Wykopujemy tą trawencję. Turururururum. Wykopujemy tą trawencję. Genialnie. Zobaczmy, co jest tutaj. Tu coś jest, co ciekawe. O chuj. Co to jest? To jest jakiś nowy potwór chyba. Dużo ich tu. Boulder. Kamienne potwory cholerne. Kolejny. Tu jakieś takie liściaste. Podejrzewam, że łączy się z tym miejscem. A nawet tu jest jeszcze jeden lasek podziemny. Turururururum. Boże, mógłbym pracować dla samej tej muzyki jaskiniowej. Ona jest przeboska po prostu. Obawiam się, że jak skończą mi się lampy, to będzie dużo trudniej się tu poruszać. No tu chyba nie idę. Guano, nietoperze, dobra, oleś to. Otrzep się. Gnoju wstrętny. Mam silki, mógłbym wyłapać świetliki, ale świetlików nie ma w podziemiach, goddammit. Niestety. Dobra. Ucieknijmy. Kamienny śpiący potwór. Okej. Okay. Chciałbym zajrzeć jeszcze tutaj. Zobaczyć, co tutaj ciekawego mógłbym znaleźć. Stalagmity, kupy. Jeżdżę, kolosy, przemoce. Nie masz kabony, to pożycz od Prodeventu, albo wyjmij z banku. Stalagmity, 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 stalagmity. Dosyć monotonnie, muszę przyznać. Podejrzewam, że tutaj wyjdę tu. I dojdę do mojej bazy w ten sposób. Sprawdźmy to. O, tutaj jest jeszcze gniazdo pająków, cholera. Ciężko mi będzie koło niego przejść, ale spróbujmy. To, jak to się okaże zaułkiem, no to będzie masakra jakaś. Chyba to jest zaułek. Odczep się, gnoju wstrętny. Dobra. Dom, 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 doro, 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 dom. Nie, wracamy tutaj. Okej.
Marchewa. Tu jest Light Flower, trzeba go zabrać. Koniecznie. Trzeba go zabrać do świata ludzi. Wykopię go. Mogę go wykopać? It's burning inside, nie mogę. Dobra. Wróćmy zatem do mojej bazy. Tymczasowej. A tutaj jest, skąd przyszedłem, okej. No i obawiam się, że będę musiał zaraz się wycofać. No bo no bez lamp nic tu nie zrobię. Trzeba było wziąć więcej świetlików ze sobą, Gimper baranie. Baranie głupi. Cholera. No nic. Póki co to wrócimy tutaj. Coś ich sobie wszamamy. No właśnie skończyła mi się lampa. Mogę tak ewentualnie posadzić. Te light bulby to jest świetna sprawa. Te light flowery znaczy się. Nie mogę tego zasadzić, szkoda. Jakbym mógł to zasadzić wokół mojej bazy w realnym świecie, jakby w sensie w naziemnym, no to byłoby super. Dobra, a póki co to dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Don't Starve. Cześć!